A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale! Na oczywiście komputery, bo nigdzie indziej ta gra nie wyszła. A więc tak, ostatnio zrobiliśmy bardzo trudne puzzle. Raczej zagadki. I co? No i nie wiem co dalej. To chodźmy. Chodźmy i się przekonajmy. Tu będzie coś fajnego, na 100%. Tysiące ludzi, nie wiem, błagających, jednocześnie nie może być źle. Król to dowiedzie. Okej. Okay. Ej. Woszuła. Shuffles up. Nie wiem co robi. Woszuła joke. Opowiedziałeś żart o dwóch dzieciakach, którzy bawili się w... Dirty? No przyznam, że moje żarty może nie są zbyt grzeczne, ale dobra, spare. Nie. On mnie wuszował. Bo jest takie fusrada. Co ja właśnie zrobiłem? Holy! Nie. No nie. Keep me alone. Queen. Zaraz, czy to jest po prostu wanna? Czy ja to dobrze rozumiem? A to zielone, to przepraszam bardzo, co to jest? No... Daj mi cię zesparować! Holy... O mój Boże! Dobra. Swoją drogą, tak, co się u mnie działo? Poza tym, że no właśnie, jak mówiłem... No życie mi troszeczkę dało w kość ostatnio, to... Tak przyznam, że... No dzisiaj jest dobrze, bo się okazało, że dostałem się do szkoły i tak dalej, że więc jest fajnie. Czy ja mogę... No ja nie mogę! Daj mi się zasparować, bo zaraz tu odfleuję. W sumie to mam go w dupsku. Co to jest? Zobaczyć przez teleskop? Tak. Sprawdź ścianę. Sprawdzam ścianę. No sprawdzam ścianę. No tak, no... Check wall. Aha, w sensie, że tam. Omega. Co tu jest? Co to jest? Ej, no serio. Nie wiem, czy to tych znaków, bo one są w ogóle mi niepotrzebne. Walal. Ej, to jest straszne. Holy. No, to teraz będzie zabawnie. No! No! Ała? Ła? Zostaw mnie! Zostaw mnie, rycerzu! Black Knightie! Give me alone! Co ty? Nie! 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 Daj mi spokój! Dobra. Chyba mnie zgubił. Ała.
Nie. 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 Ała. Haha! Loser! Frajer! Frajer! No nie! No nie, tego nie on, on mnie strasznie wynerwia. Yo! Yo, to zobaczyłeś? Undyne po prostu... dotknęła mnie! O Boże, jak, nie wiem, nastolatek, który po raz pierwszy widział... No, dokładnie. No, także tego. Nigdy nie umyję mojej twarzy. Stary, czy ty jesteś nieszczęśliwy? Że nie masz farta. Jeżeli stałbyś tylko troszeczkę bardziej w lewo... A, nie przejmuj się. Jestem pewien, że zobaczymy ją wkrótce. Niestety on ma rację. A, wyrąbał się. Haha, ale śmieszne. Mógł tam teraz wrócić? Nie, nie będę ryzykował. A coż to? Ten ser był aż tak długo, stał tu aż tak długo, że magiczny kryształ wyrósł wokół niego. Jest przyklejony do stołu. Zostanę spełniony. Wiedza, że mysz może pewnego dnia wyjąć ser z mistycznego kryształu, napełnia się determinacją. Save. Jest jeszcze jeden bodajże kolejny ending, że bez żadnego save'a przechodzę grę, co by było kompletnie okropne. Siema Sans. Zastanawiam się nad wejściem w biznes z teleskopami. Normalnie kosztuje to 50 tysięcy golda, by użyć tego teleskopa premium, ale... ale... jako już się znam, możesz użyć go za darmo. Co o tym sądzisz? Tak, założę się, że jakoś to jest żartowniś, to będę miał jakąś, nie wiem, obkrążone czarne na oku. Wow! Mogę powiedzieć mi, że to jest jakiś easter egg. Aha, dzięki Sans. Siema. Co to jest gwiazda? Czy możesz to dotknąć? Czy możesz to zjeść? Czy możesz to zabić? Czy jesteś gwiazdą? Wiedziałem! Wiedziałem, jaki typ! Ha? Jesteś usatysfakcjonowany? Nie przejmuj się. Wszystko ci zwrócę. Ej, to, ale bym się śmiał, jakby tak to przez całą grę mi zostało. Czekajcie, ja założę się, że pewnie jak wyjdę teraz z tego, to mi zniknie. Dupa. W sumie to mógłbym jakoś zmodować grę, żeby miał to cały czas. Byłoby fajnie. Co tu jest? O, to ty. Siema. Przyniosłem mój sklep, ale wciąż nie ma żadnego klienta. Na szczęście pomyślałem o solucji, więc to jest punch cards. Za każdym razem, kiedy weźmiesz nice cream, fajny loot, możesz wziąć punch card z skrzyni. Jeżeli masz 3 karty, możesz zamienić je na darmowy nice cream. Na pewno to sprawi, że klienci do mnie powrócą.
Dobra, 25 golda mam, 77. Nie. A więc powiedz swoim znajomym, że jest lód ukryty w... Nie wiem, wodnej jaskini. Dobra. Dobra, to teraz wiem, gdzie iść. Dobra, ja tu wiem. O Jezu, jak się wystraszyłem! Jak się wystraszyłem po prostu. Witaj! To ja, Papyrus! Pamiętasz, jak się zapytałem o twoje ubrania? Więc... przyjaciel, który chciał wiedzieć... jej opinia na temat ciebie jest bardzo... mordercza. Ale założę się, że wierzysz o tym. I ponieważ to wiesz... powiedziałem jej, co nosisz, kiedy... powiedziałem jej to, co powiedziałeś mnie na temat swojego ubrania. Zabrudzone tutu. Ponieważ wiem, oczywiście... podejrzanym pytaniu... oczywiście zmieniłbyś swoje ubrania. Jesteś takim... mądrym ciastkiem. Tą drogą jesteś bezpieczny i nie kłamałem. Żadnego kłamstwa nigdzie. Bycie przyjacielem ze wszystkimi jest takie łatwe. Lik. Jeżeli wam się to podobało, to możecie powiedzieć, mogę tego głosu używać cały czas. Jak będę papyrusem. Nie, wiesz co, ja sobie tu odlecę. I'm out of here. Ja tu muszę gdzieś leść. Gdzie są te kwiatki? Ja wiem, gdzie mam leść, tylko że nie wiem tak do końca, gdzie mam leść. No kurde, poszedłem tam, gdzie miałem iść. Ale to nie tu. Kurde, jak ja mam tam dojść? Ja tam chcę iść. Bo tam jest coś fajnego, uwierzcie mi. Nie, oh shit. Oh shit! Nice. Jak ja mam tam dojść? Pomocy. Chociaż w sumie... tam to może być. Nie, stąd przyszłem. Przyszedłem. Przepraszam. Czyli, dziękuję. Więc tu gdzieś to powinno być. Te roślinki, czy Bóg wie, co to jest. Świetnie. Mogę sobie włazić tutaj. Że jak wejdę tutaj 666 razy, to się coś stanie. Wyłączę to. Halo? O. Tu jest para... jak to się nazywało? Baletek? Chyba tak w ten sposób. Czy weźmiesz je? Tak, oczywiście! Ubieram je nawet! Use. Nice. I w sumie... czy ja teraz mogę... aha! Co? To jest... wait, what? To jest moja broń, tak? A ja głupi myślałem, że to jest, wiecie, moja... jakaś kolejna moja część armoru, dobra. Ups, ale najgorsze jest to, że ja nie mogę zmienić tego armora. Nie mogę tego zdjąć. Ups. Trzeba było skłamać. Jak tam dojść? Nie mogę wskoczyć do wody? Leave me, Fusrodavich. Gatement.
No nie! Czyli dziękuję. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Aha. Spoko. Nie mogę to wziąć, ten lily pad. Nie ma tu nic. God damn it. Ej, ja muszę się dowiedzieć, jak się tam dostać. W następnym odcinku idziemy do tamtej rzeczy. Moc do zabrania ich dusz. To moc, która przerażała ludzi. W sumie. Oj! Glitch. Nope. Nope. Czy to jest boss? Holy! Hej! Zauważyłam cię tutaj. Jestem... To jest... Cebula. Jestem cebulą. Cebula! Słyszałeś. Okej. Okay. Leave me alone. Odwiedzasz wodospad, ha? Tu jest wspaniale, ha? Kochasz to, tak? Tak, ja też. Jest moim faworytem. Spoko. Nawet jeśli... woda staje się tutaj taka brudna. Nie wiem, co znaczy shallow. Muszę tutaj siedzieć cały czas, ale... To jest okej. Beats moving to the city. Coś tam kieruje się do miasta. I... życie w... akwarium. Jak wszyscy moi przyjaciele. Leave me alone! I gdy akwarium jest pełne, właściwie to... nawet gdybym chciała, to... to okej! Undyne wszystko naprawi. Wyjdę stąd i będę żyła w oceanie. To teraz daj mi spokój. Hej, to jest koniec tego pokoju. Zobaczę się wkrótce. Powodzenia. Wodospadzie! Musiałem to zrobić, przepraszam. Ja myślałem, że to będzie jakiś boss czy coś. Umyję się? Nie, za daleko. Jezu! Don't scare me like that. To jest jakaś syrena chyba. Smile. Uśmiały, zapytałeś się, by zobaczyć uśmiech syreny. Aha. Czyli nie wiem, coś tam nie śmiałaś, coś w tym stylu. No mnie nawet nie spróbuj atakować, flee. Let me flee. Nice. Co to jest? Północny pokój skrywa wspaniały skarb. No to jadymy. Ej, to jest kot. Dobra. Kółko, lewo, dół, prawo, góra. Umiem tak troszkę, umiem jedną, nie wiem, jakąś taką małą nutę zagrać na pianinę. Może spróbuję.
Nie. Nie. O, coś w tym stylu. Ale nic się nie stało. O, może to przeczytamy. Tylko pierwsze 8 jest. Okej. Okay. Co? Nie wiem. Dobra, mam w pupce te wasze znaki. O, kimże jesteś? To statua. Struktura, która... której... stopy wydają się... mokre? Nie, dalej to jest chyba suche albo czyste, nie wiem. Proszę weź jedną. No tak. Wziąłeś parasolkę. No i będę teraz chodził z parasolką. Teraz nie zmoknę, jej! Ciekawe, czy mógłbym jakąś wziąć inną parasolkę. Ej, masz parasolkę? Wspaniale! Chodźmy. Spieprzaj. Ja mam cię w pupie, zostaw mnie. Co debil, tak nie, i tak nie jest pod tą parasolką. Give me alone. Stary, Andalina jest taka fajna. Pobija złych gości i nigdy nie przegrywa. Jeśli byłbym człowiekiem, moczyłbym łóżko co noc. Myśląc o tym, że mnie pobija. Moczenie łóżka, to powinien być tytuł tego odcinka. Dobra. Kurde! No powiedz mi, że ja mogę tak go zgliczować. Ja go nie chcę ze sobą. Daj mi spokój. A więc pewnego razu... mieliśmy projekt szkolny, gdzie musieliśmy się zaopiekować kwiatkiem. Król? Musieliśmy go nazwać panem Dremur. Nie wiem, volunteered. Wiecie, zaoferował dać nam swoje własne kwiaty. Skończyło się na tym, że przyszedł do szkoły i uczył nas o... uczył klasę o odpowiedzialności, etc. No to sprawiło, że zacząłem myśleć. Stary! Jak... o kurde, przepraszam. To się wytnie. Ojej. Poruszyłem przez przypadek mikrofon. Jak fajnie było, jeżeli Undyne by przyszła do szkoły. Mogłaby powiedzieć wszystkich nauczycieli. Fajnie wiedzieć. Ja bym ciebie chętnie pobił. Może nie pobijałby nauczycieli. Jest zbyt fajna, by skrzywdzić nic niewinną istotę. Niewinną istotę. O! To dlaczego mnie próbuje zabić? Ja jestem niewinny, nawet nikogo jeszcze nie uderzyłem w tym playthroughcie. O, teraz jest fajna rzecz. To jest zamek Asgora. I tam się wybieramy. O, poszedł sobie. Fajnie, że teraz idę w drugą stronę. No nie, no jakżeś ty się tutaj znalazł? On ma cheaty. Ewidentnie on ma cheaty. Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. A teraz żeś nie polazł, tak? Zwróć... Nie!
Jo, stary, ta skalpa jest jest zbyt wysoka. Stary, chcesz zobaczyć siądańce, nie? Podłóż swoją parasolkę i zdrap się na moje barki. No nie, no ja, ale ja chcę. No zmok. Smok najprościej pajac. Stary, idź przodem. Nie martw się o mnie. Zawsze znajdę drogę, by iść dalej. Ja pierdziel. Nie wiem, co mnie bardziej wnerwia. To, że on jest taki wnerwiający, czy to, że upada za każdym razem, kiedy idzie sobie wreszcie. Ale to by było na tyle z tego odcinka. Dźwięk padający kropli deszczu nad jaskinią napełnia cię determinacją. Save. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście następny w następnym tygodniu. Oczywiście jak zawsze w sobotę. A jutro zapraszam was na odcinek z Królika Baxa zaginionego w czasie. Więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa!